Nazywam się Piers Adajew, mam 17 lat, jestem przyczyni i mieszkam w Polsce, w Warszawie. W Polsce jestem od 16 lat, prawie od urodzenia. Chodzę do szkoły, uczę się, spędzam czas z rodziną, ćwiczę, rysuję, gram, uczę się trochę. To jest tak, że wstaję sobie o 6.50 i idę do szkoły na 8.45. Tam mam zajęcia. Po szkole gram z kolegami zazwyczaj w ping-ponga. Tam mam stół do ping-ponga. Później wracam do domu i zazwyczaj powtarzam sobie lekcje, a czasem mi się nie chce. A po powtórzeniu lekcji spędzam czas z rodziną i sobie odpoczywam, a później idę spać. Udostępnić edukację dla wszystkich osób na świecie. To byłoby super. Jestem muzułmaninem i islamem. Ramadan w naszym domu wygląda tak, że zaczynamy wszyscy postować. Znaczy ten kto może oczywiście, bo na przykład ja nie mogłem, bo muszę brać leki, więc nie postowałem. Ale ten kto może postuje i to wygląda tak, że od wschodu słońca do zachodu nie można pić ani jeść. I co dalej? I tak po prostu wszyscy to robią, ale to się zrobi strasznie męczące po paru dniach. I pod koniec Ramadanu chodzimy do znajomych, życzymy, też składamy życzenia i też ostatniego dnia wszyscy się przygotowują, tam robią dużo jedzenia i czekają na gości, no bo tak jak już mówiłem, wszyscy chodzą do swoich gości, do znajomych, żeby składać życzenia. I oczywiście zaprasza się gości do siebie, do domu, więc przygotowuje się dużo jedzenia i takich innych rzeczy, żeby gości mieli co jeść, no. To wygląda tak, że odkąd byliśmy, no od urodzenia, to rodzice nas, znaczy byliśmy uczeni tak, że jeżeli jesteśmy w innym kraju, to musimy przestrzegać zasad panujących w tym kraju, ale w domu uczyli nas kultury czeczeńskiej. I od małego nam mówią, że zachowanie naszej kultury jest bardzo ważne. Więc wszyscy wzięliśmy to do siebie i staramy się zachować kulturę czeczeńską, którą nas nauczyli rodzice. Ale przy okazji przestrzegamy zasad panujących w Polsce. Więc z kulturą jest tak, że nasza kultura jest w naszym domu. A poza domem staramy się integrować. Integracja według mnie jest czymś takim, że jeżeli ktoś przychodzi, jakiś na przykład uchodźca, przychodzi do innego kraju, to przestrzega zasad panujących w tym kraju. To jest głównie zadanie tych osób z zewnątrz, w sensie, które przyjeżdżają do kraju. Bo jeszcze to jest według mnie tak, że to nie polska młodzież ma się jakby dostosowywać do tego, że ktoś przyjechał do Polski. Oczywiście powinni szanować inną kulturę, ale nie powinni się dostosowywać do ich kultury w takim stopniu, jak uchodźcy powinni do kultury w kraju, do którego przyjeżdżają. Szokiem, który do dziś mnie czasem dziwi,
jest stosunek w rodzinie między dziećmi a rodzicami i mimo, że znam wiele polskich rodzin, gdzie są bardzo dobre stosunki między rodzicami i dziećmi, to też znam takie, w których nie powiedziałbym, że tak jest i strasznie mnie to szokuje, jak dzieci mogą być tak niedobre na swoich rodziców. I to nie jest tak, że niektóre, w sensie w tych rodzinach, to nie jest tak, że ich rodzice są strasznie złymi ludźmi, że ich piją, nie, to są, znam bardzo miłych rodziców takiego dziecka, a to dziecko wcale ich nie szanuje. U mnie w domu jest tak, że wszyscy się kochamy i młodsi szanują starszych i nie krzyczymy na rodziców. Ja mam piątkę rodzeństwa. Mam dwóch starszych braci, jedną starszą siostrę i dwie młodsze siostry. I tak wszyscy sobie wzajemnie pomagamy. W moim przypadku jest tak, że gdyby ktoś mnie nienawidził, to się na przykład, no, że jestem innego wyznania czy z innego kraju, to jeżeli byłaby to po prostu taka przemoc werbalna, chyba że coś tak, mowa nienawiści takie tam, to bym to zwyczajnie ignorował. Bo już mówiłem, to nie ma sensu przejmować się słowami takiej osoby, która jest na tyle niemądra, żeby prześladować kogoś tylko dlatego, że jest inna. Powinno się otaczać dobrymi ludźmi. Na pewno jestem pewien, że nie masz. Że nie ma takiej szkoły, w której... Czy może jest taka, przepraszam, że powiedziałem, ale wydaje mi się, że powinno się znaleźć chociaż jedną osobę, która jest dla ciebie dobra. I myśleć tylko o tej osobie, a nie myśleć o tych wszystkich innych osobach, które ci dokuczają. I to jest mój pogląd oczywiście i ktoś inny może myśleć w inny sposób i inaczej odbierać te wszystkie rzeczy, które mówią. Podczas oglądania różnych filmów to od czasu do czasu słyszałem, że nie warto reagować na zaczepki i na podobne rzeczy. I pewnie to też mi dało do myślenia.